Poród to niezwykłe wydarzenie dla każdej kobiety, ale może pozostawić wpływ na jej ciało, zwłaszcza na obszar pochwy. Plastyka pochwy, znana również jako chirurgia odnowy pochwy, to procedura medyczna, która może pomóc w przywróceniu wyglądu i funkcji pochwy po porodzie. W tym filmie omówię kluczowe informacje na temat tego zabiegu, aby dostarczyć Ci pełnej wiedzy przed podjęciem decyzji. Zapraszam do oglądania odcinka. Plastyka pochwy to procedura chirurgiczna, która ma na celu naprawę relaksacji, czyli nadmiernego rozluźnienia pochwy i przywrócenia wyglądu oraz funkcji pochwy po porodzie. Podczas ciąży i porodu mięśnie i tkanki ściany pochwy mogą ulec rozciągnięciu lub przerwaniu, co może wpłynąć na komfort, estetykę i jakość życia seksualnego kobiety. Plastyka pochwy może pomóc w wzmocnieniu powięzi pochwy, zmniejszeniu jej rozmiaru i poprawie elastyczności. Korzyści zabiegu. Przeprowadzenie chirurgicznego zabiegu waginoplastyki rekomendowane jest wszystkim kobietom, u których wystąpiło obniżenie przedniej lub tylnej ściany pochwy. Ginekologiczny zabieg waginoplastyki najczęściej wykonywany jest u kobiet po trudnym porodzie, które urodziły jedno lub więcej dzieci, wykonujących ciężką pracę fizyczną związaną z dźwiganiem ciężarów, borykających się z nadwagą lub otyłością, z wadami wrodzonymi mięśni pochwy, z asymetrią wejścia do pochwy, ze zniekształceniami wejścia do pochwy spowodowanymi urazem, mających problem z częstymi infekcjami intymnymi, chcących przywrócić wygląd i funkcję pochwy po porodzie, chcących poprawić pewność siebie i zadowolenie z wyglądu intymnych obszarów, chcących poprawy życia intymnego. Zabieg wykonuje się także u pań, które chcą poprawić jakość swojego współżycia i przyjemność czerpaną z kontaktów seksualnych. Należy pamiętać, iż konsekwencją zabiegu jest zmniejszenie przedsionka i kanału pochwy oraz znaczenie tego faktu dla ruchów frakcyjnych i tarcia, ale nie wzrostu intensywności pożądania seksualnego. Plastyka pochwy i krocza może obejmować kilka różnych zabiegów, takich jak perineoplastyka, inaczej operacja plastyczna krocza, czyli naprawa obszaru pomiędzy pochwą a odbytem. Waginoplastyka, inaczej operacja plastyczna pochwy, która może dotyczyć zarówno przedniej, jak i tylnej ściany. Polega na wzmocnieniu powięzi pęcherzowo-pochwowej w przypadku przedniej ściany pochwy lub odbytniczo-pochwowej w przypadku tylnej ściany pochwy. Zabieg zwężenia pochwy wykonywany jest za pomocą małoinwazyjnej metody diatermii niskotemperaturowej. Wykorzystuje ona fale radiowe, które umożliwiają cięcie i koagulację tkanek w niskiej temperaturze. Dzięki temu zabieg jest nie tylko bardzo precyzyjny, ale również pozwala skrócić okres rekonwalescencji. Poprawa napięcia ścian pochwy tą metodą zmniejsza obrzęk, ból oraz dyskomfort w porównaniu z klasyczną operacją wykonywaną za pomocą skalpela. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, o czym zadecyduje lekarz po wcześniejszej konsultacji z pacjentką. Metoda polega na nacięciu ściany pochwy, usunięciu nadmiaru rozciągniętej tkanki, zaszyciu ścian pochwy za pomocą rozpuszczalnych szwów, co pozwala uniknąć bólu i dyskomfortu związanego z ich wyjmowaniem po kilku dniach. Zabieg trwa około 60 minut. A jakich efektów można się spodziewać po waginoplastyce? Pochwa staje się odczuwalnie węższa, co poprawia doznania seksualne podczas stosunku, a także zmniejsza ryzyko występowania infekcji intymnych oraz uczucia przesuszenia błony śluzowej pochwy. W przypadku, kiedy zabieg wykonywany jest na mniej rozciągniętej tkance, możliwe jest zastosowanie metody laserowej. Laseroterapia pozwala w nieinwazyjny sposób zwiększyć jędrność ściany pochwy. Waginoplastyka metodą laserową trwa około 15 minut, a rekonwalescencja minimum 7 dni. Czas rekonwalescencji po plastyce pochwy może być różny w zależności od rodzaju wykonywanych zabiegów. W zależności od skomplikowania procedury może być wymagane kilka tygodni do pełnego wyzdrowienia. Przed podjęciem decyzji o plastyce pochwy ważne jest, aby dokładnie omówić swoje cele i oczekiwania z lekarzem. Warto być realistycznym co do wyników oraz zrozumieć potencjalne ryzyko i korzyści związane z procedurą.
Przeprowadzenie zabiegu waginoplastyki pozwala usunąć nadmiar tkanek, dzięki czemu zwiększa się satysfakcja z życia seksualnego, zmniejsza się ryzyko uciążliwych i nawracających infekcji intymnych, poprawia się samopoczucie i samoakceptacja pacjentki. Co istotne, pierwsze rezultaty plastyki pochwy widoczne są bezpośrednio po jej wykonaniu. Natomiast ostateczny efekt można odczuć po około 6 tygodniach po pełnym wygojeniu tkanek pochwy i krocza w okolicy narządów płciowych. Najczęstsze powikłania zabiegów odmładzania pochwy to infekcje, rozejście się ran, dyspareunia, czyli bóle przy współżyciu, niewystarczające zwężenie pochwy, zbyt duże zwężenie pochwy, zbyt duże zwężenie przedsionka pochwy czy przetoki. Współżycie po zabiegu. W przypadku procedury chirurgicznej, takiej jak plastyka pochwy czy krocza, powrót do aktywności seksualnej możliwy jest dopiero po około 6 tygodniach po zabiegu, po konsultacji z lekarzem wykonującym zabieg. Ból. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, o czym zadecyduje lekarz po wcześniejszej konsultacji z pacjentką. Znieczulenie minimalizuje dolegliwości związane z procedurą. Ginekologia estetyczna po porodzie to osobista decyzja każdej kobiety. Edukacja i otwarta rozmowa z doświadczonym lekarzem są kluczowe w podejmowaniu wyborów. Chirurgiczne odmłodzenie pochwy polega na przywróceniu pochwie właściwego rozmiaru u kobiet skarżących się na słabsze odczuwanie związane z życiem intymnym lub doświadczających objawów luźnej, szerokiej pochwy. W wielu przypadkach kobiety dodatkowo wykazują inne uroginekologiczne patologie, takie jak na przykład wypadanie pochwy, które musi podlegać chirurgicznej korekcie. Dysfunkcje seksualne lub pogorszenie odczuć związanych z życiem intymnym mogą być jednym z pierwszych objawów, na jakie skarżyć się będą kobiety wraz z nasilającym się wypadaniem narządu. Niezależnie od motywacji, celem tej procedury jest poprawa komfortu, pewności siebie i jakości życia intymnego. Jeśli masz problem ze swoimi obszarami intymnymi, zapraszam do kontaktu. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz lajka i subskrypcję. Zapraszam.